Państwo też będą mogli to poznać, który mówi tak. Komisarz wyborczy powołuje w skład. Ustawa? Ma pani, panie redaktor, przepraszam, ma pani 100% racji. Odbył się w tej chwili przed kamerami, tutaj państwa w studiu, proces mówienia do samego mówienia. Jestem realistą. Cały czas, w każdym jednym wywiadzie po panie Andrzeju. Dzień dobry Państwu. Dziś moimi gośćmi są Andrzej Kazimierczak, radny Platformy Obywatelskiej i Jacek Lebiedziński, prezes Stowarzyszenia Włocławskiej Inicjatywy Gospodarcze. Witam Panów serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Witam Panią, witam Państwa. Pozwolą Panowie, że najpierw zapytam radnego Kazimierczaka o to, jak reaguje na pomysł, którego inicjatorem jest między innymi właśnie prezes Lebiedziński. Kilkanaście dni temu pojawiła się po raz kolejny już we Włocławku inicjatywa referendum. Referendum, którego celem byłoby odwołanie obecnie rządzącego Włocławkiem prezydenta Andrzeja Pałuckiego. Panie Andrzeju, co pan na to? Panie dyrektor, szanowni państwo, no tutaj myślę, że między mną i panem Jackiem nie ma sporu. Nie ma sporu w tej kwestii, że ja również uważam, że ta władza powinna jak najszybciej odejść. Absolutnie to jest poza sporem i tutaj myślę, że mamy taki sam pogląd. I im szybciej ta władza odejdzie, tym lepiej dla nas jest. Oczywiście, także tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, między nami nie ma sporu w tej kwestii. Panie prezesie, dlaczego prezydent powinien odejść? Panie redaktor, no wielokrotnie to powtarzałem już, prezydent powinien odejść. Prezydent powinien odejść z uwagi na to przede wszystkim, że nie prowadzi absolutnie konsultacji społecznych. Ale to jest prezydent, którego wybrało właśnie społeczeństwo, nikt inny. Wie pani, można się pomylić, prawda? Można się pomylić. Czy dwa razy? Wie pani, no ktoś dostał szansę. Wykorzystuje ją w taki sposób, w jaki ją wykorzystuje. Wykorzystuje ją bardzo źle. Źle dla mieszkańców Włocławka i dla samego Włocławka. Wie pani, referendum jest tą oceną. Dlaczego są takie głosy na mieście? Dlaczego tylu mieszkańców jest za odwołaniem prezydenta Andrzeja Pałuckiego? Ale właśnie, na jakiej podstawie formułuje pan taką tezę, że tylu mieszkańców jest za odwołaniem prezydenta Andrzeja Pałuckiego? Panie redaktor, ja nie potrzebuję formułować. Dane statystyczne, chociażby te, które pani posiada, wszyscy posiadamy. Stopień bezrobocia, likwidacja jakby najważniejszych zakładów w tym mieście. Ale to wie pani, ja mógłbym wymieniać stopień bezrobocia. Stopień bezrobocia eliminuje takiego gospodarza jako zarządzającego. No tak, ale idąc pamiętać, tym tropem powinniśmy również żądać odwołania na przykład starosty włocławskiego, lipnowskiego i wszystkich włodarzy tych miast, których bezrobocie i powiatów, których bezrobocie jest duże, bo no, Włocławek nie jest miastem o najwyższym bezrobociu w Polsce. Ma pani 100% racji. Ma pani 100% racji. Tym schematem powinniśmy iść, ponieważ jeżeli dany prezes danej firmy, koncernu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a prezydent zobowiązał się przed wyborami do zrobienia czegoś. Nie wywiązuje się z tego zupełnie. Chociażby, ja pani przypomnę, 13 listów intencyjnych w strefie. Na dzień dzisiejszy enigmatyczny, podpisany akt notarialny. Myślę, że jak zajrzymy w ten akt notarialny, który podpisał z WIK-ą, dowiemy się, kiedy dostaniemy pieniądze i jakie pieniądze w ogóle dostaniemy. Ale jeszcze raz powtarzam. Ktoś zobowiązał się do czegoś przed wyborami. Nie realizuje zupełnie programu wyborczego. Włocławek dla pokoleń. Dla jakich pokoleń, pytam? Chciałam się zwrócić teraz do radnego na chwileczkę. Panie Andrzeju, jest pan radnym, obserwuje pan pracę władz miasta no, na bieżąco i na pewno ma pan swoją ocenę tego, co się dzieje. No ale czy to nie jest troszeczkę tak, że brakuje niekiedy w tej ocenie obiektywizmu? No przecież strefa istnieje zaledwie kilka miesięcy, znaczy strefa włączona jest do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaledwie od kilku miesięcy. Mamy już bodajże dwa duże zakłady, które decydują się tam zainwestować i tworzyć w przyszłości miejsca pracy. No, czy nie oczekujecie czasami no,
jakiegoś cudu, a nie po prostu sprawnego rządzenia miasta. Panie dyrektorze, nie, ja tu się zgadzam z panem Lebedzińskim w wielu kwestiach. Natomiast jeśli wrócimy do sedna sprawy, czyli do tego punktu, o którym pani na początku wspomniała, referendum, to pan Lebedziński już mówi o tym od miesiąca. Ja chciałem spytać, wie pan, jaka jest podstawa prawna w ogóle referendum? Podstawą prawną jest Konstytucja, artykuł 4 i 170. Oczywiście mówią o tym trzy następne ustawy, o samorządzie gminnym, o referendum lokalnym i o ordynacji wyborczej do rad gmin. I tu jest, jeśli chodzi o to, co mówimy o ocenie prezydenta, absolutnie się zgadzam. Ja mógłbym dodać jeszcze kilka innych punktów. Natomiast jeśli skupimy się na tym, co mówi pan Jacek Lebedziński, ja uważam, że niektóre sformułowania za populistyczne, nie te, o których pan Lebedziński mówi na temat prezydenta, bo tak jak powiedziałem, w dużej części jest to racja. Natomiast populizmem dla mnie jest mówienie na przykład to, co pan był uprzejmy powiedzieć w CW24 bodajże kilka dni temu, że jak zrobimy referendum, to spadnie cena śmieci. No. Co do tego drugiego... Przepraszam, panie Andrzeju, do tego proszę pytania. Zapytać Bydgoszcz. Jeżeli pan obserwuje rynek... Proszę mi pozwolić dokończyć. Jeśli pan mówi, że pan ma takie przeczucie o referendum, co szkodziło zrobić sondaż? Zamówić sondaż, mielibyśmy reprezentatywną próbkę, mielibyśmy ocenę tego, czy nasze takie skojarzenia, że ludzie tak mają tego wszystkiego dosyć, byłyby w jakimś sposób... Ale ta ocena nastąpi, panowie. Przecież za 2 lata ta ocena po prostu to jest nastąpi, tak. Oczywiście, że tak. Natomiast... Czy po co przyspieszać to sztucznie? Co nam, co może nam to dać tak naprawdę? Panie redaktor, kosztów? Panie redaktor, my oczywiście w referendum możemy pewne rzeczy przyspieszyć. Natomiast jeśli ja słyszę, że pan Lebedziński od miesiąca mówi o referendum, kilka dni temu w telewizji mówi... Dziwi się, że prezydent o tym nie mówi. No o czym mam mówić, jak pan nie złożył wniosku nawet do prezydenta i do komisarza? Pan mówi, przyłączcie się. Ja się chętnie przyłączę. Tylko do czego mam się przyłączyć, jak pan od miesiąca tylko mówi o tym referendum? Natomiast proszę złożyć wniosek, proszę powołać 5 osób i wtedy proszę mówić, żebyśmy się do pana przyłączyli. Do czego mam się przyłączać, jak pan od miesiąca mówi o tym referendum i nie widać żadnych innych ruchów? Także, proszę zauważyć, czas działa na naszą niekorzyść. Codziennie czas działa na naszą niekorzyść, jeśli chodzi o... Zaraz okaże się, że znaczy czas wyborów i referendum w ogóle nie jest potrzebne. Czy to nie jest troszeczkę tym mówieniem o referendum próbuje pan promować siebie? Absolutnie nie. Absolutnie. A jak mamy to rozumieć, skoro pan nie czyni żadnych ruchów? No 5 osób pan mówił, że reprezentuje WIG. No panie Jacku, no 5 osób chyba może pan w WIG-u znaleźć. Złóżcie wniosek do prezydenta i zobaczymy. Wtedy chętnie się wszyscy przyłączą. Ja osobiście się chętnie przyłączę. Ale jak pan tylko mówi od miesiąca o tym, a czas biegnie. Natomiast jeszcze dla mnie jest jeszcze absurdalną zupełnie wypowiedzią, którą pan był uprzejmy powiedzieć o terminie wrześniowym. Ja zaraz panu to mogę wytłumaczyć czarno na białym, że ten termin wrześniowy jest zupełnie absurdalny. No trudno niekiedy oprzeć się wrażeniu, że właśnie to mówienie odbywa się jakby dla samego procesu mówienia o tym. Panie redaktor, przepraszam, ma pani 100% racji. Odbył się w tej chwili przed kamerami, tutaj u państwa w studiu, proces mówienia dla samego mówienia. Panie Andrzeju, pan dokładnie wie, że jesteśmy po rozmowach, że referendum będzie i że podpiszemy taki wniosek referendalny. Podpiszemy, czyli kto? Z tego co wiem, podpisze to Platforma Obywatelska, podpisze to PiS, podpisze to PSL, podpisze to Solidarność, podpisze to Forum Związków Zawodowych, podpisze to Włocławska Inicjatywa Gospodarcza. Już mówię panu, że tak sformułowany wniosek komisarz wyborczy natychmiast odrzuci. Proszę spojrzeć w paragraf 11 ordynacji o referendum lokalnym. I pan zobaczy wtedy, kto może zwołać referendum. Już panu odpowiem. To, co pan wymienił, to komisarz wyborczy na drugi dzień panu odrzuci ten wniosek. Natychmiast. Otóż Ja przepraszam. Już za czym pan skończy. Posłużyłem się nazwami partii, tak? Mhm. Przepraszam. Będą to członkowie
członkowie z imienia i z nazwiska. Takie wstępne, jeszcze raz powtórzę, panie Andrzeju, jeżeli nie, to proszę mnie sprostować, wstępne deklaracje padły. Nie, ja nie będę tego prostować. Członkowie tylko, że, z odnoszę wrażenie, że odnoszę wrażenie, że to, co pani była uprzejma wcześniej powiedzieć, no mówienie o referendum, mówienie, no to jest dla mnie jakimś takim lansowaniem się, bo jeśli ja chciałbym zrobić referendum, to bym natychmiast Andrzeju, zrobił... To ja przepraszam, jeżeli pan chce wygrać wybory do Rady Miasta, to pan mówi na tydzień przed wyborami, jestem fajnym radnym, wybierzcie mnie. Nie, mówi pan o tym, mówi pan. Kiedyś można było jeszcze mówić pół roku temu, jeszcze kiedyś można było 3 miesiące temu mówić. Dzisiaj, panie Andrzeju, za czym do ludzi pewna informacja trafi, a z uwagi na to, powiem panu, z uwagi na natłok informacji. Kiedyś wcześniej takiego natłoku nie było. We Włocławku nawet nie było tylu mediów, nie było tylu portali internetowych, nie było stacji telewizyjnych. Dzisiaj trzeba tą informację przekazywać dużo wcześniej. Panie Andrzeju, ja nie mogłem tego zrobić. I tak jak pan proponował, jeżeli pan mówi, to pan zbierze 5 osób. Ja panu gwarantuję, że gdybyśmy doprowadzili do spotkania, jutro będzie 15 członków WIG-u, którzy podpiszą wniosek. A ilu członków liczy Włocławska Inicjatywa Gospodarcza? W tej chwili ponad 60, prawie 70 Jacku, członków. To ja panu powiem, że jest was za mało. Zaraz pan powiem dlaczego. Ponieważ... Ale w połączeniu z państwem... Ale chwileczkę. Zna pan artykuł 50 ustawy ordynacja o referendum? Otóż, dlatego mówię, że jest was za mało, ponieważ artykuł 50 ustawy o referendum lokalnym mówi, że po stronie inicjatora i prezydenta leży wspólnie po połowie powołanie członków komisji wyborczych. Tych lokali jest około 60. W każdej komisji jest około 10 osób. Jeśli 5 osób będzie prezydent, 5 WIG, to WIG sam musi wystawić 300 osób do komisji. I prezydent 300. Pan jest 60. Bo nie sposób o to nie zapytać. To jest to, co pan Jacek był uprzejmy powiedzieć o finansowaniu tego. No, powiem delikatnie, nie zgadzam się z tym. Zaraz to wyjaśnię, w jaki sposób się finansuje referendum. I 300 osób musi pan jako inicjator przedstawić do komisji wyborczych. Po stronie prezydenta też 50%. Artykuł 50 ustawy o referendum. Przepraszam, panie Andrzeju, czy pan cały czas myśli, pan cały czas jakby drąży temat, że to Włocławska Inicjatywa Gospodarcza przystąpi do referendum. Przecież ja o tym mówię. Cały czas. Czy pan nie widział debaty, że Solidarność się przyłączyła, że jest już forum związków zawodowych? Ale do czego się przyłączyła, jak nie ma wniosku? Do sporządzenia tego wniosku. My wspólnie chcemy namówić państwa. Państwa. No, nas nie trzeba namawiać, jeśli no więc bardzo dziękuję za tą deklarację. I nas zróbmy to razem. To nie będzie 300 członków WIG-u. To będzie 300 obywateli tego miasta. To musi inicjator wystawić. Panie Jacku, inicjator tego referendum. Inicjator. Myślę, że jest pan w błędzie, ale... Już panu cytuję. Proszę bardzo. Ja jestem przygotowany na tą rozmowę dzisiaj. Przygotuję panu artykuł 50, który mówi, dokładnie pan państwu zacytuję, państwo też będą mogli to poznać, który mówi tak, komisarz wyborczy powołuje w skład... Ustawa o referendum lokalnym. Okay. Artykuł 50. Komisarz wyborczy powołuje w skład terytorialnej i obwodowej komisji do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego w równej liczbie osoby pisemnie wskazane przez organ wykonawczy tej jednostki oraz inicjatora referendum. Także panie Jacku, to żeby takie... Ale proszę mnie zrozumieć, bo tutaj tak, nie mówimy o inicjatorze ale jako musimy być nie mówimy o inicjatorze jako być platformie. A kto jest tym inicjatorem? Obywatele miasta. Obywatele miasta ze swoich pieniędzy, rozumiem. Panie, ja powiem, jak wygląda finansowanie, bo to, co pan Jacek wcześniej był uprzejmy mówić na temat finansowania... Jakąś... Nie. Ja sprostuję kilka wypowiedzi pana Jacka, który mówił o finansowaniu. Otóż tak, finansowanie, o tym mówi artykuł bodajże chyba 28 ustawy o referendach. Mówi wyraźnie, referendum jest finansowane z budżetu jednostki terytorialnej. To z rezerwy budżetowej te pieniądze idą. I teraz tak, są trzy podmioty. Jest tak, komisarz wyborczy, inicjator i budżet miasta.
Komisarz wyborczy płaci z funduszu komisji wyborczej, opłaca karty do głosowania. Tych kart musi wydrukować ponad 90 tysięcy. Inicjator musi po złożeniu wniosku, to przy okazji mam nadzieję, że będzie to jasne wtedy. Ja mam nadzieję, że złożymy taki wniosek. Ale to jeszcze nie koniec, bo inicjator, ale nie w tej formie, co pan powiedział, bo to będzie odrzucone. Inicjator musi również, po stronie inicjatora leży cała kampania referendalna, powiadomienie mieszkańców. A to kosztuje, przecież to kosztuje. A natomiast po stronie budżetu miasta leży przygotowanie lokali wyborczych, zapłacenie komisji i przypomnę, panie że panie prezesie, czy pan, mówiąc o tym referendum, chciałam tylko dowiedzieć się, czy pan generalnie zainteresował się właśnie kwestią kosztów, czy pan orientował się, ile to może kosztować i jak bardzo drogo zapłacą za to włocławianie. Absolutnie nie zapłacą drogo, włocławianie na tym jeszcze zarobią. Zarobią. Osoby zasiadające w komisjach będą na tym zarabiały. Proszę przypomnieć, proszę przypomnieć, to panie Andrzeju, pan mi powie, ile miasto... Panu mówię, ile 130 tysięcy, 130 złotych ile około jest... Zarobi 300 osób, a z budżetu miasta zostanie wydane jakaś proszę mi powiedzieć, proszę i jeszcze raz widzom powiedzieć, panie Andrzeju, ile miasto płaci dzierżawy chociażby za grunt przy tak zwanej marinie. Około 15-16 tysięcy miesięcznie. Miesięcznie. Tak. Roczny koszt? Roczny razy 12, powiedzmy tam 80 tysięcy. O czym my mówimy? Więcej, przepraszam. 15 tysięcy razy 12. Panie Jacku, ja o nie jakich tak kalkulatora. Panie Andrzeju, ale, ale teraz tak, nie 3. Mówimy? Ale proszę sobie wyobrazić. To proszę mi powiedzieć, czy to są przerażające koszty i nie stać nas, miasta, na poniesienie chociażby tych kosztów? Ale ja tego nic nie mówiłem w tej ale ja chciałabym tylko wiedzieć, czy... Nie, broń Boże, nie zarzucam. Mówiąc o referendum... policzył pan te koszty i czy zastanowił się pan, czy na pewno włocławianie mają ochotę je ponosić? Panie Rektor, jeszcze jedna. Bo ja rozumiem, że to jest... jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna że rzecz. Nie mamy żadnych badań mówiących o tym, czy włocławianie są zadowoleni no właśnie, ze swojego problem. Prezydenta, tak, bo, czy są niezadowoleni. Można byłoby zrobić takie badania może sondażowe. Sondaż, ja jeszcze jedną tak? rzecz powiem. Od dzisiaj, jeśli jutro będzie złożony wniosek... Przecież ja znam mnóstwo włocławian, którzy są zadowoleni. Panie Rektor, jeśli... ja znam mnóstwo, którzy są jeszcze niezadowoleni jeszcze i ma pani jedną osobę niezadowoloną. Ale są, nie możemy mówić, że nie są, bo tacy ludzie, którzy są zadowoleni, tutaj, są. Podejrzewam, że pan Jacek również. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że gdyby... A ciekawe, czy pani redaktor jest zadowolona? Ja się nie wypowiadam. Ja nie jestem mieszkanką Włocławka, nie muszę być gdyby, w tej kwestii wniosek zajmować został głos. Złożony jutro. Ja tylko przedstawić chcę państwu, na czym polega problem, że im dłużej o tym się mówi, a nie robi, tym gorzej dla tego referendum. Gdyby złożony wniosek został jutro, od jutra musi być zbierane przez 2 miesiące 200 podpisów dziennie. 200 podpisów dziennie. Jeśli zbierzemy 100, na drugi dzień trzeba 300. Mamy 60 dni na zebranie 11-12 tysięcy podpisów. 60 dni. Teraz tak. Proszę mi powiedzieć, to jest pierwsza sprawa. Kto te podpisy by zbierał? Nie, to już pod stronie inicjatora leży. Natomiast potem ma komisarz wyborczy 30 dni na sprawdzenie tych podpisów. Proszę sobie liczyć. 30 dni. Potem po 5 dniach ukazuje się, no tak mniej więcej po 5 dniach, biuletyn urzędowy u wojewody z protokołem z komisji wyborczej. I potem komisarz ma 50 dni na ogłoszenie terminu referendum. Czyli mamy prawie pół roku. To 5 znaczy, miesięcy w Nieszawie, panie Jacku. W Nieszawie trwało to 5 miesięcy. Panie Andrzeju, przepraszam, ja bardzo pana przepraszam i bardzo proszę, panie redaktor, gdybym znał temat dzisiejszego spotkania, ponieważ to, o czym pan mówi w tej chwili, wiedzę, którą posiadam, zupełnie troszeczkę inaczej wygląda, ale proszę mi wybaczyć, nie jestem przygotowany i nie mam ze sobą ustawy i notatek, tak jak pan. Proszę ale mi ja zajrzałem, żeby panu przeczytać, ja powiedziałem wcześniej. Ja nie wiedziałem, nawet tej ustawy nie wiedziałem. Ale zaraz, no to... Pan mówi o mnie od miesiąca o referendum, pan mówi... Nie, przepraszam, mówi pan o jakichś dokładnych dniach i terminach. Z mojej wiedzy wynika, po zakończeniu, po zebraniu głosów, komisarz ma 50 dni na rozpisanie referendum. No tak, a co ja takiego powiedziałem innego? 30 dni na sprawdzenie. Dokładnie. I zaraz panu pokażę, który punkt o tym mówi. Także to już jest miesiąc. I potem jeszcze dochodzi 5 dni na ukazanie się w dzienniku urzędowym. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz tutaj, panie Jacku. To mnie trochę martwi, że pan mówi, że pan nie jest przygotowany od miesiąca. Mówi pan o referendum, przychodzimy dzisiaj po miesiącu i pan mówi, że pan nie jest przygotowany. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że cezurą, głównym punktem takim odniesienia jest data 21 listopada tego roku.
21. W tym dniu bowiem upływa rok do następnych wyborów w 2014. To, co będzie się działo po tym 21 listopada, jeśli referendum będzie skuteczne, zakładam, będzie przed 21 listopada, skuteczne będzie, wszystko zgoda, to później premier ma 90 dni na rozpisanie wyborów. Jeśli przyspieszy te wybory, będą w grudniu czy w styczniu. Już mamy po terminie 12-miesięcznym przed wyborami. I wtedy, panie Jacku, wcale nie muszą być wybory na prezydenta. Absolutnie nie. Zaraz panu pokażę punkt ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, 28, tak jest, który mówi o tym, że Rada Miasta podejmie decyzję tak o ewentualnie jest. Ponownych wyborach. Tak jest. I tak, obliczył pan to dokładnie. Obliczył pan powiedzmy co dzień, co minutę, tak co godzinę bije nam czas. I ja chciałem zapytać, a czy pan, chce, przecież, że Rada Miasta, czy pan chce zrobić referendum? Nie no, panie Jacku, ja chcę, ja jestem realistą. Ja chcę, ja bym się chętnie do pana przyłączył, tylko niech pan wreszcie złoży ten wniosek, bo pan mówi od miesiąca o tym, dzisiaj pan... Proszę pana, jak chce pan się, panie Andrzeju, złożyć, przyłączyć do mnie w momencie, chce się pan do mnie przyłączyć czy do wniosku, bo nie rozumiem. Chce pan podpisać ze mną ten wniosek? A pan nie, ja nie mogę z panem podpisać. Bo co, Andrzej Kazimierczak nie może podpisać wniosku? Nie, bo jestem radnym, no także niech pan już... Panie Jacku. Przepraszam bardzo, czas w tej chwili pan mówi mi, że pan jako Andrzej Kazimierczak, obywatel tego miasta, nie może podpisać wniosku referendalnego o odwołanie prezydenta? Jeśli będę występował jako obywatel, nie członek Platformy, to zgoda. Ale ja jestem członkiem Platformy, mamy swoje struktury partyjne, mamy zarząd, mamy decyzje. Mamy aha, tego. Rozumiem. I my, rozumiem. I my, czyli zarząd Jacku, nie podjął jeszcze decyzji? Nie. To nie o to chodzi. To nie ma znaczenia w tej chwili, czy podjął, czy nie. To nie jest znaczenia pani, w tej chwili sprawa. Widzi pani, panie redaktor, cały czas, w każdym jednym wywiadzie panie Andrzeju, o tym mówię. To boli to miasto. To miasto strasznie boli dyscyplina partyjna. Nie, to dyscyplina nie dyscyplina partyjna. Przecież... Osoby, które są w partii, są zobligowane do przestrzegania pewnych zasad. Chociaż sumienie im mówi tak. Tak jak pan Andrzej tutaj, w tej chwili. Jestem, panie Jacku, za referendum. Chętnie bym się do pana przyłączył. Ale rozsądek ja mówi co innego. Nie, o to mi chodzi. To nie, ja zrozumiałem. Ale członkowstwo. Ale członkowstwo, panie Jacku, mówi co innego. Ale zaraz. Jestem członkiem Platformy. Ja tylko usłyszałam garść przepisów, które zdrowy rozsądek, ale teraz jeszcze jedną rzecz, bo ja chcę wrócić do tego, co pan mówi. To znaczy, że jak ktoś wstępuje do partii, jakiejkolwiek, tak. PiS, Platforma, SLD, czy tak. To nie oznacza wcale, że jeśli mu sumienie nie pozwala, że on tam musi być. Niech wystąpi. Nie, podpisać wniosek referendalny. Niech wystąpi, ale zaraz, czy radny Rady nie ma żadnej miasta, dyscypliny. Czy będąc radnym Rady Miasta nie można podpisać wniosku referendalnego? Można, przepraszam, dziękuję. Można. Dziękuję. Tylko panie Jacku, jeszcze jedna rzecz jest. To, że błagam, ktoś wstępuje, panie Andrzeju, albo mamy rozpisać to referendum, albo będziemy, wie pan, liczyć co do dnia, co się stanie. Mało ja chciałem się dowiedzieć, dobrze, zakładając to, ja pan, to się zupełnie, ja pan, nie, do panie tego, redaktor, jeszcze bardzo ważną to co rzecz. Dalej? Jeszcze bardzo ważną rzecz. Czy jest jakiś plan B, bo nawet jak widzę... Ale jeszcze bardzo ważną rzecz. Czy to się nie skończy powiem. Na tym, że się odbędzie referendum i co? Bardzo ważną. I będzie znowu myślenie... Ale bardzo ważną rzecz powiem. Partią rządzącą jest Platforma Obywatelska. Panie Andrzeju, w momencie, chwała Bogu, w momencie, kiedy odwołamy prezydenta Andrzeja Pałuckiego, tak zwany komisarz wchodzi. Komisarza powołuje Platforma Obywatelska. Nie Platforma, tylko premier. Dobrze, premier. No, ale premier jest z Platformy, bo nie pamiętam. To jest to, co pan uważa. Czyli na co pan liczy, panie prezesie? Że kto zostanie powołany? Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo to jest to, co... No proszę powiedzieć, na co pan liczy, że kto zostanie powołany przez premiera? Panie, w przypadku, gdyby rzecz, doszło do referendum i trzeba by było... No nie znam myśli premiera, gdybym je znał, wie pani, pewnie bym był premierem. Ja muszę zaraz bo to też wymaga komentarza. To jest właśnie to, panie Jacku, co pan... właśnie stara się bagatelizować. Jeśli mówimy o jakichś rzeczy, to trzeba rzeczywiście się wyrażać precyzyjnie, znać temat, znać ustawy, znać konstytucję. Panie Andrzeju, błagam, ja chcę to zrobić. Więc tak, oczywiście premier powołuje komisarza pełniącego obowiązki prezydenta. I teraz proszę sobie wyobrazić, zakładamy, referendum jest skuteczne. Odbyło się oczywiście już po terminie 21 listopada wybory. Rada Miasta zadecydowała, nie robimy żadnych wyborów. Więc pełniącym obowiązki jest komisarz wyznaczony przez
premiera. I Rada Miasta oczywiście funkcjonuje w tej kwestii, bo jeśli byśmy odwołali Radę Miasta, przepraszam, to... ale przy założeniu, że Rada się nie zgodzi, tak? Tak, bo Rada może oczywiście... Panie Andrzeju, gwarantuję panu, że będzie pan miał większość w Radzie. Gwarantuję panu. Po odwołaniu prezydenta Andrzeja Pałuckiego będzie pan miał większość w Radzie. Jakim cudem? Takim cudem, jak ma dzisiaj Andrzej Pałucki większość. Znaczy, widzi pan, jest radny jeden, jest radna jedna, jest radny drugi, jest trzyosobowy skład, który gwarantuje. Panie Andrzeju, ja nie wiem, bo ja rozumiem. No, ale zmieni się Ja bym tego nie zakładał. Po pierwsze, ja bym tego nie zakładał. To przecież skład rady się nie zmieni, tak? Ponieważ, skład rady się nie zmieni. Ale wie pani, w momencie, kiedy nie ma prezydenta, tak, radni mają jakby wolną rękę. Nie ma... Myśli pan, że teraz... obrót o 360 stopni, to, na tym, o 180, robią, bo to by na to samo o 360 stopni. O 180 stopni, może niekoniecznie wszystkie. Panie redaktor, rozumie pan. Jest naprawdę ogromna szansa. Panie Andrzeju, tak mocnego wzburzenia społecznego jeszcze nie było mi powiedzieć, tak źle jeszcze nie było. Jest pan radnym nie od roku, nie od dwóch, nie od trzech lat. Proszę mi powiedzieć, proszę mi albo zanegować. Panie, że... nie musi pan mnie prosić ani tych błagalnych gestów robić. Ja, ale gdzie to wzburzenie jest? Ja, tak oczywiście, naprawdę. Że tak jest. Ja nie neguję tego. Ja tylko mówię o samym sposobie przeprowadzenia referendum, wiedzy na ten temat i techniki tego przeprowadzenia. Natomiast nie zakładałbym tego, chociaż, panie Jacku, ja z całym szacunkiem, ale pan swego czasu poparł prezydenta, pracował pan kilkanaście miesięcy dla prezydenta. Co się stało, że się z tego? Nie musi się pan tłumaczyć, ale jak ja ten to teraz odbieram? Ten obrót o 180 stopni jakby wówczas. Jak ja to odbieram teraz? Pan przez 4 lata rządów prezydenta Pałuckiego obserwował te działania. W drugiej turze wyborów nie poparł pan Zbonikowskiego, tylko poparł pan prezydenta Pałuckiego. Później pełnił pan funkcję doradcy do spraw mienia komunalnego. Pani Monika Budzeniusz w pewnym medium się wypowiedziała, że pewnych zadań pan tam nie wykonał, został pan zwolniony. Nie zaprotestował pan przeciwko temu. Jak to nie? Może ja nie słyszałem. Natomiast, ale panie Andrzeju, nie wolno tego powielać. Proszę. Nie wolno tego powielać. Było to ewidentne kłamstwo. Było to ewidentne Ja nie powielam tego. To ale jest... pozwał pan do sądu za to kłamstwo? No właśnie. No, panie redaktor, ja panie Andrzeju, będzie pozew, przyniosę, przedstawię. Okay. Ja już pierwszym medium powiedziałem to. Bardzo bym się cieszył. Warto utrzeć niektórym ludziom nosa. Ja bardzo bym się cieszył, będę za pana trzymał. Panie Andrzeju, proszę, jest to kłamstwo. Jeszcze raz powtórzę. No, ale czy kłamstwem jest, że pan poparł prezydenta? Ale nie wolno tak mówić, panie redaktor. Jeżeli się komuś coś zarzuca, to trzeba najpierw... Dlaczego oskarżony ma się bronić? Ja mam przedstawiać dowody? Komu? Pani Monice Budzeniusz? Ale zamierza pan w takim razie... Ja ją widziałem dwa razy w życiu. Panie redaktor. Ale nie jest kłamstwem, że pan poparł prezydenta Pałuckiego. Nie jest kłamstwem, to że nie pan poparł radca prezydenta. Oczywiście, przygotowałem fenomenalną ustawę śmieciową. 7 zł selektywne, 11 zł nieselektywna zbiórka odpadów. 80 punktów selektywnej zbiórki odpadów w tym mieście. Została zaakceptowana przez Andrzeja Pałuckiego, po czym została zanegowana i po czym rozstaliśmy się. Z 14-dniowym okresem wypowiedzenia, panie redaktor, nie było żadnych zarzutów w stosunku co do mojej osoby. Żadnych. Powtórzę to jeszcze raz. A czy to nie jest tak, że to jest pana prywatna zemsta, teraz to referendum? W żadnym wypadku. Nie, no to jest zupełnie troszeczkę ludzie, którzy z jednej opcji przechodzą nagle do drugiej opcji. Mamy ale to jakiej przypadki. Opcji? Ja nie miałem opcji. Że przeciwnikiem nagle stają się. Nigdy nie należałem do żadnej partii. Bardziej za żartem niekiedy niż przeciwnik taki. Nigdy nie należałem do żadnej partii. Panie redaktor, mi zależy, jestem stąd. Z dziada pradziada, z pokolenia. Zależy mi na tym mieście. Proszę mi wierzyć i proszę tak nie machać, panie Andrzeju. Ja chcę tylko, żeby panu przerwać, bo chcę powiedzieć... Aha, przepraszam. Jak mam to zrobić inaczej? Przepraszam. Panie Jacku, mi nie chodzi o to, że pan zmienił opcję na jakąś przeciwną, natomiast wypowiada się pan bardzo przeciw prezydentowi. No pytanie jest takie, no przez 4 lata... Pan się nie wypowiada, na każdej Radzie Miasta to widzę, panie Ale Andrzeju. Ja nie byłem stronnikiem prezydenta, nie popierałem go, ja wręcz byłem jego kontrkandydatem. No niestety... Nie... Wyszło jak wyszło. Ale co, winić człowieka, bo się potknął? No istotą rzeczy jest podnieść się. Nie, ale panie Jacku, pan jest politykiem. Jeśli pan jest politykiem, chce być osobą publiczną, to proszę nie uważać na takie rzeczy, że nie będziemy o panu mówić, tylko będziemy mówić to, co panu się podoba. Nieprawda. Rozumiem. Nieprawda. Tak samo ja podlegam ocenie.
I to nie jest tak, że idąc do funkcji publicznych, nagle mówimy tak, proszę o nas mówić tylko dobrze. Nieprawda. Panie Andrzeju, wszelkie nasze czyny są oceniane, jesteśmy osobami publicznymi i ja jestem tak samo oceniany. Nie wiem, czy pan widział też moją wypowiedź, bo pan mnie poprosił kiedyś w wywiadzie telewizyjnym, że jak chce, to się niech wypowiem odnośnie tego klapsa w policzek, co pan mówił. Tak? Ach, to było bardzo przykre. Że pan się uraził i tak dalej. Bo z tego, co pan mówił... Jeszcze raz panu, przepraszam bardzo, bo jeżeli pan tego nie widział, to ja panu przypomnę, i ta wypowiedź, którą pan czytał na portalu internetowym, ona została wyrwana z mojego... Ja mam tutaj. Ale nie. Panie Andrzeju, to jest półtora godzinny wywiad, rozumie pan? Rozumiem. To jest wyrwane z kontekstu. I teraz tak, panie redaktor, jeżeli pani pozwoli, chodziło o to, że pan Andrzej Kazimierczak składa fajny projekt ustawy, uchwały na Radzie Miasta. I ten projekt jest naprawdę świetny. Czego dotyczył ten projekt? Załóżmy, hipotetycznie. Było to dziesiątki takich projektów pan Andrzej składał. Przez te wszystkie lata składał ale dziesiątki... Ale mówimy o jakiejś konkretnej sytuacji, rozumiem. O tej sytuacji, że ten projekt większością głosów SLD zostaje odrzucony. Odrzucony. I ja, broń Boże, nie mówiłem o tym, że radny dostaje w twarz. Tylko nie, wyborcy... Pan tak, że pan... Nie. Panie Andrzeju, proszę jeszcze... Tak jakbym w każdej Radzie Miasta dostawał w twarz, bo wybrany przeze mnie człowiek nic nie może. Ale jako ja obywatel. Ale jako ja obywatel, rozumie pan? Tak, bo pan jeszcze użył jednego słowa, takiego sformułowania, że powinniśmy jako natychmiast, bo nasze projekty uchwał nie przechodzą, powinniśmy zrobić referendum. No idąc z tym tokiem myślenia... Panie Andrzeju, to wtedy musiałby tak, w Sejmie PiS zrobić referendum. Bo nie przechodzą ich projekty uchwał. SLD powinno zrobić opozycji. Referendum. I w Kongresie Stanów Zjednoczonych projekty republikańskie nie mogą przechodzić, bo demokratów jest więcej. I proszę mi powiedzieć, czym się różni Sejm od naszej Rady Miasta? O, chce pan wiedzieć na pewno? Bo nie, bo pan porównuje, zaczynamy daleko iść. Wszystkie ostatnie Rady Miasta, ja słyszę, jakbym się czuł i optował w Sejmie. Ludzie, przecież wy się nazywacie opozycją, koalicją i tak dalej, i tak dalej. Jak ja patrzę, a w Radzie Miasta to są wszyscy wocławiacy. Więc o co wam chodzi? Albo o miasto, albo o opozycję i koalicję. No albo jesteśmy z tego miasta. Panie Andrzeju, różnica polega na tym, że tam w Sejmie są ludzie z całej Dobrze, Polski. Dobrze, ja tylko na koniec jeszcze jedno chciałabym pytanie zadać. Nie chcę, żeby pan się tak zdenerwował, bo to proszę spokojnie. Nie, bo tu nie chodzi o to, żeby pana zdenerwować czy zirytować. No, przepraszam, ale no jest tak skonstruowany system demokratyczny, że są organizowane wybory. No przecież to są truizmy. Wygrywa jedna z partii, no to co robi druga partia? Okej. Okay. Bije jej brawo? Okej, okay, nie. Mieszkańcy się... Nie z opozycji. Mieszkańcy się... I to się robi na całym świecie. Mieszkańcy siedzą... Jeśli pan chce wywrócić demokratyczny porządek... Pan ma przywołać porządek w tym mieście. Na panu ciąży ten obowiązek. Pan tego nie rozumie? Dobrze, jeżeli panowie, prezydent... Ja tylko... Nie, panie redaktor, jeszcze jedno. Najważniejsza rzecz. Ale co przelało... Pan się nie denerwuje. Co przelało... To jestem taki emocjonalny, rozumie pan, bo ja jestem stąd. Kocham to miasto, jeszcze raz powtórzę. Jeżeli prezydent... Ja też, tylko jeżeli, się tak nie denerwuję. Jeżeli dla mnie to boli, panie Andrzeju, jeżeli prezydent co miesiąc dawał mi sprawozdanie i co miesiąc słyszałem, co robił, co zamierza robić i tak dalej. Większością głosów Rady Miasta prezydent nie musi dzisiaj spowiadać. Jak się pan czuł jako radny, kiedy pan tam... głosował to ustawy, jest, głosował wszystko, jest... a prezydent piętro czy dwa piętra wyżej robił sobie konferencję prasową. No panie Andrzeju, trzy piętra wyżej. Natomiast to jest statut miasta, który został większością SLD-owską uchwalony, gdzie rzeczywiście wykreślono... Prezydent nie musi teraz zdawać sprawozdania. Tak, nawet go nie ma na sesjach. Ja już proponowałem, żebyśmy portret kiedyś powiesili, bo niektórzy zapomnieli, jak wygląda prezydent miasta. Ale po co portret? Nie powinno go być. No, ani portretu, ani pamięci o nim. No. Ale jak zapomnę, jak wygląda, panie Jacku, spojrzę i widzę. No. Także, no to pan sobie może... Także oczywiście no tak jest w demokratycznym świecie, że kto wygrywa wybory, ten tworzy koalicję większościową do przeprowadzenia swojego programu. No to są truizmy. Opozycja ma zadanie patrzenia tej władzy na ręce. I my to robimy. Nie wiem, czy pan zauważył. I tak wygląda demokratyczny porządek rzeczy. I my staramy się teraz... to miasto zwrócić na dobrą drogę, ponieważ uważamy, mamy dobrego kandydata, mamy dobrego pan dr Marek Wojtkowski jest naprawdę świetnym kandydatem i jest w stanie pociągnąć to miasto, często z nim rozmawiam. Pomysły, które ma pan Wojtkowski naprawdę są godne uwagi i uważam, że w demokratycznym państwie w sposób demokratyczny, czy to będzie referendum, bo to jest też element demokracji, czy to będzie kartka wyborcza,
zmieni się ta władza. Zmieni się ta władza. Do wyborów, panowie, no niewiele ponad półtora roku. Czy naprawdę jest sens wydawać ogromne pieniądze, robić straszne zamieszanie, wprowadzać zamęt, tylko po to, żeby, nie wiem, postawić na swoim? To nie jest zamieszanie, to nie są wydawanie pieniędzy. Jeśli referendum będzie, na pewno, uważam, na pewno, ta władza powinna jak najszybciej odejść. Nie ma takiej opcji, żebyśmy my żałowali, że prezydent został. Jeszcze jedno pytanie, czy zamierza pan, jeżeli w ogóle rzeczywiście zdecyduje się pan na to referendum, spytać Włocławia w jakimś sondażu, w jakimś badaniu? Nie ma czasu. To jest prezydent, którego wybrali po raz drugi. Ja ten sondaż mam. 70 członków w WIG-u, którzy posiadają rodziny i znajomych. Ale to jest 100-tysięczne miasto. O czym pan mówi? 70 członków w 100-tysięcznym mieście? 100-tysięczne miasto, 22% bezrobocie. Robocie Elbląg, 125-tysięczne. Proszę zobaczyć, jak wygląda Elbląg. Zrobił referendum, odwołał prezydenta. Ja, pani redaktor, coś bardzo ważnego pani powiem. Panie Andrzeju, referendum, bo dlaczego nie, dlaczego teraz, dlaczego może wcześniej? Lepiej poczekać półtora roku. Pani redaktor, najważniejszą rzecz, jaką pani w tej chwili powiem i w tej stacji. Referendum jest po to, że jak przyjdzie przyszły prezydent, gdzie Marek Wojtkowski jest po stokroć lepszym, będzie lepszym prezydentem, aniżeli Andrzej Pałuszki. Ale tego nie wiemy, dlaczego? Jeżeli przyjdzie inny prezydent. Teraz formułuje się takie tezy, no przecież to jest naprawdę przedwczesne. Dokończę tą najważniejszą rzecz. Jeżeli przyjdzie inny prezydent, to będzie wiedział, że Włocławek nie jest śpiący, że w Włocławku są mieszkańcy, którzy jeżeli będę działał w najmniejszym stopniu źle, z niekorzyścią dla mieszkańców. Czyli krótko mówiąc, sondażu nie będzie, jeżeli w ogóle będzie referendum. Nie ma czasu po prostu na to. To był czas na to wcześniej, bo mówię, miesiąc upłynął na gadaniu tylko pustym. Natomiast ja panu powiem, ile kosztowało odwołanie prezydenta Czesława Małkowskiego. Sondaże, panie redaktorze, są Chwileczkę. 191 tysięcy. Ile? Może pan powtórzyć? 191 tysięcy. Oczywiście, relatywnie. Tu nie chodzi o kwotę. I roczna dzierżawa terenu przy Marii. Ale jeśli zrobimy to referendum, ta dzierżawa będzie. Ale ta dzierżawa będzie dalej. Czy zrobimy referendum, czy nie zrobimy? Ta dzierżawa będzie. To panu się wydaje, że jak zrobimy referendum, to dzierżawa zniknie, opłaty śmieciowe nam spadną. Oczywiście. No ale przecież w jaki sposób? Będą korzystać mieszkańcy. Ale nie, niech pan powiem, w jaki sposób po referendum spadną opłaty śmieciowe. Proszę mi to. Ale wierzę w to głęboko. W takim, że będzie. To nie chodzi o wiarę. Tylko proszę mi powiedzieć. Będzie inny. Proszę pana, w takim, że pan dzisiaj, mając mniejszość w Radzie, nie mógł nic zrobić odnośnie stawek zaproponowanych przez prezydenta. Ja powiem tak, panie Andrzeju, to dzięki naszej determinacji i waszej determinacji nie mamy stawek 25 zł od osoby, bo taką stawkę zaproponował prezydent w grudniu 2012 roku. Jeszcze jest jedno kuriozum, jeśli chodzi o ustawę śmieciową, ponieważ my objęliśmy tą ustawą śmieciową tylko o nieruchomości zamieszkałe, jak pan wie. Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte tą ustawą. Natomiast Ale pan wie, o ustawie śmieciowej to może innym razem, natomiast ja chciałabym już powoli kończyć. Decyzja Rady Miasta, przepraszam bardzo, panie Jacku, robimy referendum, ale to Rada Miasta podejmuje uchwałę o stawkach. Drodzy panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję za rozmowę. Pan był przeciwny stawkom. Musimy na dzisiaj zakończyć. Gwarantuję. Tylko że to robi Rada Miasta. Panowie, kończymy dziś, bardzo dziękuję. Żeby mógł pan to zrobić, musi pan mieć większość w Radzie. Zapewniam, że z wielką uwagą będziemy śledzili dalsze losy pomysłu referendum. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Andrzej Kazimierczak, PO. Dziękuję bardzo i czas, chciałbym jeszcze raz podkreślić, czas biegnie. I Jacek Lebiedziński, Włocławska Inicjatywa Gospodarcza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani redaktor, dziękuję Państwu. Ja mam, panie, cały czas, Andrzeju, nadzieję, że pan się jednak przyłączy do referendum. A co ja innego powiedziałem? Dziękuję bardzo.